poznać znakomitości koncertu Popsinku i Boksu, które tutaj dzisiaj przyjechały na Jelenowa gościnnie. Niebawem Państwa zaproszę na pierwsze spotkanie z jednym z mistrzów. Mam wrażenie, że zapowiedź trzeciej rundy była imponująca. Rimany, trzecie starcie.
jest zapraszany również. To jest osobna nagroda również dla zwycięzców tego pojedynku. Prosimy bardzo o wręczenie tych nagród. Mają Kasperski Licet, następca wójta Gminy Czeszynie, gracza teraz Sadowetki Styczyń z tego pojedynku. Pierwszą Kieszczanie. Gratuluję również teraz bardzo ciekawym Kieszczaniowi za kolejnego zawodnika tej Polskiej Kieszczanów i Kosingu, o której mówiłem. Dziękujemy serdecznie panie drogi Kieszczaniowi, raz sobie prezentują także panu wicewójtowi gminy Czeszynie. Proszę Państwa, ja chciałem teraz Państwu zaprezentować w ringu, dzisiaj po cywilnemu wyjdzie. Zapraszam serdecznie do ringu z pasami mistrzowskimi Szymona Oca, Karol Wielice. Proszę Państwa, Szymon Oc, zawodowy młodzieżowy mistrz Europy Federacji Kuchen. Młodzieżowy mistrz świata Federacji Kuchen w tym roku przed Wami 17-letni, jeszcze tak mówię, 17-letni Szymon Oc. Witamy serdecznie Szymon, zaprezentuj swoje pasy Państwo widzą. Oto profea Szymona, dobry początek jego kariery oczywiście. Jest z nami również Tata, pozdrawiam go serdecznie. Szymon, kilka słów do publiczności. Jak Ci się podoba dzisiaj w zaręczku? Podoba się ręka, zapraszamy do okazji zrozumienia się przygód, walki różmające. Powiedz mi, jeszcze się uczysz oczywiście przez cały czas, do jakiej szkoły chodzisz? Do jakiej szkoły chodzisz? To szkoła liceum ogólnokształcącego w Gliwicach. Proszę Państwa, można połączyć naukę w liceum ogólnokształcącym i pocyklik w ogóle. Słyszałem również, że mógłbyś spokojnie uprawiać również boksa, jak jestem Wszyscy boksierzy mają przydomki. W takim razie skąd Harnasz?